Ach, zgłoszono kradzież więziennego klucza. Nie, no kurde. Zobaczymy, czy mi wszystko wyczyścili. Wow, nie no. Wszystko, co miałem przygotowane, poszło w niebyt. Co tam jest? Poranny apel. Muszę na nowo wszystko zbierać. Akurat w tym czasie, w tej chwili, gdy rozprowałem ścianę, no. Poprzednio tak było, że robiłem sobie też przejście do ściany i w pewnym momencie strażnik mnie naszedł. To było jedno. Następne, co było, to przebijanie się na górę, czyli tego wentylatora. Nie do wentylatora, tylko do wentylacji. I w momencie, gdy już po prostu wchodziłem, miałem położyć atrapę, to naszedł strażnik i straciłem wszystko. Teraz zobaczmy, co tu mamy. Luksusowy papier. Leroy. Jeszcze Ronaldo muszę spuścić. Łomot oraz oficerowi Odell. To jest ten. Ja już się najadłem. To na nowo, szukamy dwóch pilników i taśmy. I luksusowego papieru. Tu nie ma niczego. Czas wolny. Ciekawe, czy on mnie tu widzi. Widzi mnie. Nie ma. Czy to jest pan Bentley? To nie ten. A to jest pan Logan. To jest pan Logan. Kurde, pan Logan jest jakiś... Aj, gonią mnie. Żebym teraz tylko nie wyszedł na dziedziniec. Wiem, jak to się kończy. Ciekawe, czy tu się zdoła ukryć. Dobra, chyba sobie już poszli. Gdzie się zaczęli tłuc? Odwróci ich uwagę. Pan Bentley. No to ja po prostu jak... A to? Jest pan Rafael. Nie mam wody życia. Siła. Mało. Szybkości trochę nie za dużo. Może poćwiczę, jeśli chodzi o prędkość. Dystans 3. 4. Najbardziej wysportowanym więźniem okolicy. Je, chyba sobie robisz. Obiad, czas na obiad. Dobra, pójdźmy na obiad, jak porządny więzień. Jeszcze muszę przeszukać te górne cele. I zrobić sobie też skrytkę, czyli muszę znowu ponabierać sztyczców. I niestety zrobić sobie tam dziurę. Po raz kolejny. Dobra, ja już się najadłem. To muszę coś znaleźć, tylko papierek na razie. Przeszukajmy wszystkie cele, czy gdzieś jest papier. Oczywiście mówimy o tym luksusowym. Z motylkami na pokładzie. Nie, o! W końcu jest. Jest jeden pilnik. Tylko ja tego nie mam gdzie wziąć, więc zróbmy tak. Tworzenie przedmiotów. Mamy to i teraz pilnik.
Strażnicy się na razie mną nie interesują, nic tu nie ma. Mam zapalniczkę, zegarek, muffinka. Pasowałbym jeszcze jedną celę, bo jej chyba nie zwiedziłem. Tutaj tu. A, i strasznie wkurzyłem strażnika. Byłem tutaj. Dobra, to tutaj zacznę teraz dziabać. A, gdzieś mogę tu podejść. Dziabać tą ścianę. Rany, on tędy przeszedł. Zauważył. Ach, w porę. Więc tak, czego szukamy? Raz jeszcze. Szukamy taśmy. I szukamy także dwóch pilników. Nie mam żadnej broni, więc mogę zestaw skarpetowy sobie zainwestować. Ci się biją, to ja na tym skorzystam, ponieważ ktoś będzie leżeć. Pol leży. Pigułki nasenne, o. Czy z pigułkami można coś zrobić? Nie widzę żadnego przepisu na pigułki. Może po prostu można komuś dosypać do jedzenia. Pastera nakarmił. To nie wyrobiłby normy. Ja to chyba muszę zrobić wtedy, gdy on je. Czyli trzeba poczekać jeden dzień. Jeden zlec sobie zostawię. A i broń jeszcze muszę sobie wrzucić. A to jest zwykła skarpeta, brakuje mydła. Mydło było bardzo powszechne. Powinienem błyskawicznie znaleźć i jest. W chwili obecną nie muszę nikogo atakować, to mogę sobie z tym mydłem latać. Jest godzina 15.40, za chwilę będą ćwiczenia. Jak tam mój stan? Siła dosyć dobra, pasowałoby troszkę biegać. Czas na ćwiczenia. Ja już jestem na miejscu i ćwiczę. Robimy kaloryfer, no, raczej tak. To, jeszcze trochę mi brakuje. Minęło 30 minut, brakuje jeszcze, nie wiem, z pół godziny? Mniej więcej. Jestem mój ludzik, mało się męczy. Dobra, dwoma palcami też idzie. Jeszcze pół godziny. I pół godziny wystarczy, żeby się wykąpać. A ja w tym czasie po prostu sobie nieco poćwiczę. Dystans 25. No, takiego jeszcze nie zaliczyłem. 26, 27, 28. No i zmęczyłem się. Idziemy się wykąpać. Są jakieś nowe zlecenia? Ten ma stare, to nie. Może inaczej. Czy jeśli odmówię, to zniknie? A, muszę się zgodzić po prostu, mi to dorzuciło. Czas na kolację. Ci się zaczęli tłuc, a my sobie na spokojnie usiądziemy i zjemy. To zadanie to już nawet nie ma co sprawdzać, ponieważ wiecznie jest to samo. Tam leży Buster. I teraz pytanie, czy będę mógł użyć tych pigułek nasennych. No tak nie za bardzo. Czy da się dorzucić tu? Chyba nie. Czas wolny wieczorem. To mogę co najwyżej polatać.
To już wszystko odblokowałem, jeśli chodzi o wskazówki. Karcer niestety. Czego mi nie da? To za strażnik? To jest pan William. A ja mam spuścić łomot dla... Pobij oficer Odell. Zróbmy sobie broń. Mam zestaw skarpetowy, teraz oficera Odella poszukujemy. Pan Rafael, to nie. Gdzie jest pan Odell? A ten nie ma niczego ciekawego. To jest pan Bentley. Gdzie tamten po was? Pan Logan. Możemy dziś wolno. Właśnie, jeszcze nigdy nie byłem na zewnątrz. Tam jest pan Odell. Kurde, jakiś mocarz. Jest, teraz szybko. Mundur i spierniczam, już tym razem bez klucza. Ciekawe, czy uda mi się tutaj schować. Zdążę przed apelem wieczornym? Powinien zdążyć. Tylko nie, wezmę to, to ja się przygotuję, żeby ten mundur tam schować. No i tak, mam już część. Jeszcze brakuje tych kombinerek. Za chwilę będzie apel wieczorny. Jeszcze nim on się zacznie, tu jest blisko, to sobie podbije inteligencję. Nie wiem, co tam robi, czatuje z jakimiś dziewczynami, czy jak? 60, to jeszcze trochę brakuje. Czarny apel, jeszcze zostało chwilę. Strażników jeszcze nie zdenerwowałem, nie zauważyli. O, idzie tu jakiś... No dobra, idę. No co jest? Czemu on mnie atakuje? To jest pan Odell, aha. Dał sobie chyba siana. Właśnie mnie nie lubi, dostał łomot. Postawimy jak ma być, bo już prawie jesteśmy na miejscu. To jest też... Figułki na... A, zamknięty jest. Właściwie mogę je w kiblu spuścić, no. Nie działają jak powinny. Gdzie jest ten Berkeley? O, tam. Buster. Sprawdźmy to ogłoszenie, aby nie popełnić pomyłki. Pralnia Buster. A właściwie po co mi ta pralnia, skoro ja i tak wiem, że mundur strażnika już mam. Nie muszę biegać za pralni, by wynieść takowy. Mam już wszystkie składniki oprócz cążek. Czas na śniadanie. Lecimy zjeść. Zobaczymy przy okazji, czy są jakieś nowe zlecenia od współwięźniów. Ten coś, pan Buster coś ma. Dawid miałby dostać lanie. Leroy miałby dostać lanie. Ten też coś chce. Zadania są po prostu, nie wiem, czy ja muszę odmówić, żeby to zniknęło. Chyba tak. Dobra, zobaczymy, czy teraz, gdy
odmówiłem, że się pojawią nowe. Najlepiej byłoby to po prostu, gdyby każdy czegoś chciał, coś trzeba było mu przynieść. Dlaczego? Ano dlatego, że to nic nie kosztuje. A ja i tak będę przecież jeszcze szukał. Szukam taśmy klejącej oraz pilnika. Raz, dwa. Nie ma. A i ten papier toaletowy jeszcze gdzieś taki różowy. Klejkę sobie wezmę. Tak, zauważmy. Myślałem, że gdy jestem za murem, to mnie nie widać. Ale jednak jestem widoczny. Tu nie ma pilnika, ale zaraz klej był. Klej zawsze się przyda. Jest, jest w końcu taśma klejąca. I pilnik. Normalnie kumulacja. Brakuje jeszcze jednego pilnika. Lekki kilof. Ciekawe, czy to zostaje ta wiedza do kolejnego więzienia. O, znowu troszkę wiedzy. Wzmocniona odzież więzienna. Szkoda, że nie ma opisu, co jest czym. Czyli do czego można daną rzecz wykorzystać. Co my tu mamy? Zegarek, klej. Nie, klej mogę sobie wziąć. Pójdziemy poćwiczyć. Klej. Czy ja mogę w jakiś sposób zrobić narzędzie? Niestety nie, pilnik jest niewytwarzalny. Ale co na obiad? Zaraz się obiad skończy. No niestety, pilnika nie da się wytworzyć. Szkoda. Teraz pozbyć tych gratów. Czyli taśma klejąca i pilnik. Teraz to jest nowy dzień? Chyba nie. A, moment, już mam jeden pilnik. Zrzucamy te kleje. Bierzemy w dłoń widelec. Tam szybko muszę polecieć, wyrzucić ten pilnik. Może inaczej, zostawię na razie. Kurde, znów zrobiłem ten błąd. Widelec, nie no. Mam obcęgi. Trzeba wyrzucić. Już mam pełen zestaw. Tylko pytanie, czy ja teraz rozwalę tą ścianę, bo jak się znowu... Niech to szlak. Czy tym się da rozwalić ścianę? Nie. Tu się tak samo ogłościłem. Może przynajmniej to obet. Kurczę, no... Załaduję jeszcze raz grę, bo to jest bez sensu. Ale nie, zostanę. Niech to zostanę na noc, nic mi nie da. Żyletką rozdrabię mur, nie. Przynajmniej teraz wszystko pozabierają.